Puścignąć. Witam Was, tym razem jesteśmy na płycie lotniska Kaniów koło Bielska Białej, dokładnie Czechowice, Dziedzice. Dziś zabieram Was na pokaz Motor Show, czyli pokaz samochodów sportowych, wyścig 1/4 mili, pokaz samochodów tuningowych, zabytkowych. Jest tu też helikopter, który można się przelecieć, więc naprawdę szykuje się dużo atrakcji. O, właśnie helikopter rusza, więc nie wiem, czy mnie słyszycie. Mam nadzieję, że Wam się będzie podobać. Zapraszam do oglądania. Parking, na parkingu spokojnie możemy zaparkować samochód. Parking jest darmowy, można było wjechać właśnie zaraz pod tą, w teorii, płytę lotniska i kierujemy się w kierunku. Jesteśmy na terenie lotniska, teraz są wyścigi na 1/4 mili. Tu są, jak widzicie, wystawione jakieś samochody potuningowane, sportowe, zabytkowe, troszkę pomieszane ze sobą. Idziemy zobaczyć pod ten wyścig. Tutaj widzicie piękna, jakiś stary, zabytkowy samochód. A teraz jakiś Mustang się będzie ścigał, więc kierujemy się w kierunku. Tu mamy Mustanga GT, jest Corvetta. A tu był najniższy samochód drag race'u. Jakiś Golden się będzie ścigał, patrz. Pierwotnie AWD, ale rozpięty napęd i Paweł jeździ w FWD klasie. 700 koni mocy, 11,66 rekordowy tego auta, a Paweł jest najszybszym zawodnikiem na Street FWD Turbo. Przetuningowanego Mustanga. No ciekawie to wygląda. Jak widzicie, przed chwilą byliśmy przy wyścigu na 1/4 mili. Tu jakieś tam samochody postawione, więc przyjdziemy się po kolei. No i tutaj mamy Chevroleta Corvette. Słuchajcie, na Facebooku mamy pytanie. Widzimy motocyklistów, także gdyby ktoś chciał zobaczyć, jak wygląda jego sytuacja. Tu jest nowa Corvetta, poklejona jakąś folią. Całkiem inny kształt, zwróć uwagę na kształt tego auta. Są wszystkie oklejone foliami. Prezentacje. Uwierzcie mi, emocje naprawdę są. Chevrolet Camaro. Ciśnienie bardzo duże. Kolejny Mustang. Taki nijaki Rysiu z Maserati. Na pewno pokażę, co jego Passat potrafi. Tak samo Longer Bus. Mam nadzieję, że w tej muzyce mnie słyszycie, bo tu muzyka wali z każdej strony. Audi R8. Tu jest Porsche, Mercedes V8 biturbo GT, no i ten Mustang, który Wam przed chwilą pokazywałem, gustownie, ładnie przerobiony. Tak jak widzicie, można sobie zjeść, są food trucki, kiełbaski, zapiekanki. No i tutaj, jak widzicie, jest samochód niby najniższy. Przygazował, żeby nie było słychać. Ponad najniższy samochód drag raceru na świecie. Zwróćcie uwagę, że jego dach jest na wysokości kolana normalnego człowieka. Tu rozstawiałem się właśnie do wyścigów na 1/4 mili. Jak widzicie, ten golfik, który stoi z tyłu, naprawdę ten przegrał wyścigu, który Wam nagrałem, ale parę kolejnych wyścigów tutaj powygrywał. No i teraz będzie ruszał ten właśnie z tego drag racingu mały, a popatrzcie też na tego. Przypuszczam, że tą Hondą tutaj nie bardzo będzie miał z czym startować. Bo samochód stricte właśnie te koła z tyłu. Porównanie, najszybszy polot na klasie jest 7.38. Oh, my God.
Trochę krzywy, też prosto. Zresztą wszystko dopracował. Początki były różne, ale teraz już się dotarł i jest naprawdę kozak. Najważniejsze, żeby było prosto. 9 to będzie dobry czas na tym lotnisku. No i wyścig BMW E30 kontra stary Honda Civic. Jak widzieliście, na początku BMW zaczął prowadzić, pod koniec Honda wyszła na prowadzenie. Jak widzicie, na tym 1,4 mili różne samochody sobie się ścigają. Nie ma jakichś tam specjalnych podziałów na moce. Od zwykłych Civiców, Audików, oczywiście przerobionych, bo nic tutaj fabrycznego raczej nie startuje, po takie faktycznie, jak to mówią drag racery, poprzerabiane maksymalnie pod moc z spadochronami do wyhamowania pojazdu, więc sprzęty naprawdę fajne. My się kierujemy dalej, zobaczymy, co tu jest dalej na tej imprezie, bo trochę tych sprzętów tutaj stoi, więc jest to oglądać. Pięknie zadbana Toyotka, tak już na ulicach, to prawie w ogóle nie widać. To jak widzicie, zagłuszają. To jak widzicie, stuningowany Honda Civic. No i tu mamy garbuska, który się ścigał przedtem na 1,4 mili. Zwróćcie uwagę, jak on jest przerobiony, całkowicie wydech poprowadzony do końca. Inne koła, inne wnętrze, klatka bezpieczeństwa. Kolejny pojazd do drag racingu, właśnie na tylne koła, jakie one są szerokie. Silnik BMW, a buda Corvetty. Tego właśnie malutkiego, który się prędzej ścigał, co wygrywał prawie wszystkie wyścigi na 1,4 mili tutaj. Zwróćcie uwagę, że tutaj kierowca musi siedzieć dosłownie należąco, dosłownie leżeć. Mój młody próbuje wsiąść do tego. Dosłownie należąco musi wchodzić tu właśnie. A mój młody ma 1,40 m, 1,50 m wzrostu i należąco. To jest czeski tutaj zespół. Jak słyszeliście, pan mówił po czesku. Też oznaczenie na tylnej, na tyle samochodu jest S100. No i warto popatrzeć tutaj właśnie na silnik, który widać od tyłu. No ciekawie zrobiony, naprawdę sprzęt, rewelacja. No i idąc dalej, mamy oczywiście RS-a, Skodę. Mamy przerabiane jakieś tam, jak przedtem były Kupry, tutaj FR-ki. No i tutaj jest ten właśnie drag race, który Jaguara, który prędzej się ścigał, którego wam nagrywałem. Obok stoi Corvetta. Zobaczcie, jak maska jest ściągana z jakichś tworzyw sztucznych, żeby była jak najlżejsza. Lampy są tylko namalowane, tak samo grill. A tam na dole znajduje się silnik. Wielki wlot powietrza od góry. Klatka bezpieczeństwa. Na środku zwróćcie uwagę, że też z karbonu. Lekki od tylko ozdobnego wykonany kokpit. Nadmuchy i wszystko jest tylko imitacją. To ma tylko przypominać samochód. A tak naprawdę z samochodem to już ma mało wspólnego.
zapychaj na samochód. Z przodu mamy tworzywo sztuczne, które maskę sobie przyciągamy. Z przodu bardzo wąziutkie kółeczka. Silnik oczywiście jest z przodu, ale na cieniutkiej ramie, żeby maksymalnie obniżyć masę pojazdu. Z przodu jest duży wlot powietrza. W środku znajduje się, tutaj jak widzicie, instalacja elektryczna schowana za ramą. Cały kokpit jest wykonany z jakiegoś karbonu, żeby być jak najlżejszy. Nie ma żadnych nadmuchów, żadnych klimatyzacji, żadnego wyposażenia, które jest potrzebne. Oczywiście jakieś tam nitro, dodatkowe doładowania, które oczywiście w takich autach muszą być, ale standardowego, seryjnego wyposażenia w nim już nie znajdziemy. Z seryjnym samochodem to raczej już nie ma nic wspólnego, poza namalowanymi rampami czy jakimiś imitacjami tego wnętrza. Ale jeżeli chodzi o samą ramę, jeżeli chodzi o wykonanie silniki, to tu już z oryginałem to nie ma nic. Jak widzicie, jest przepiękny pod względem właśnie takich wyścigów. Jest wyposażony m.in. w spadochron, aby samochód wyhamować. Duży wlot powietrza, całość wykonana z karbonu, bardzo leciutka. No, rewelacja. Uwaga, że z tyłu w korwecie wymieniają koła. Ta korweta już jest bardziej, można powiedzieć, nawiązująca do oryginału, ale też już grubość kół opon jest, można powiedzieć, mocno niestandardowa. Przypuszczam, że przeróbki silnika również, tyle tylko, że buda samochodu jest jako samochód seryjny. Ta korwetę 6 generacji. Tego typu modele, jak dobrze pamiętam, były produkowane chyba od 2004 do 2013 roku. No piękny samochód. Tutaj znowu Ford Mustang, których na rynku też chyba przedstawiać nie muszę. Myślę, że Mustanga już chyba każdy na dzień dzisiejszy zna. No i tu jest te Hondy Civic, które brały udział właśnie przed chwilą w wyścigach 1/4 mili, jak widzicie. Też to jest mocno przerobione. I na tłumy dodatkowe porobione. Fotele kubełkowate w wnętrzu. Płaci nawet na tą gałkę zmiany biegów. Fabryki tutaj chyba za dużo pod względem mechaniki nie zostało. Najbliższa kolejna korwetta. Jak się dobrze, jak się nie mylę, to jest chyba 7. generacja. Jeżeli się mylę, to powiedzcie, bo one są bardzo podobne do siebie, przynajmniej z punktu widzenia takiego lejka jak ja. Swego czasu, jak wiecie, prowadziłem kombinis samochodowy, ale no z korwetą to za dużo styczności to nie miałem na komisie. Albo 6. Chyba 6 jednak. Tu mamy jeszcze nowszą wersję. Tą generację, która ustawia się właśnie do pewnie wyścigu. Na 1/4 mili. No i widzicie, wszystkie samochody się tutaj ustawiają. Jest kolejna seria właśnie wyścigu. Idziemy oglądać. Amerykańska motoryzacja ma coś w sobie. 7 stara. A tu jedna z pierwszej generacji korwety już na żółtych tablicach. 12.0. Jak widzicie, za mną stoją bardzo ciekawe maszyny od Mustangów. Jest korweta od najstarszej, tu widzicie na żółtych, zabytkowych tablicach. Ponowsze 6 i 7, które już tam prędzej widzieliśmy. Z tej strony startuje helikopter. No maszyn jest naprawdę dużo. Kolejny amerykański piękny Thunderbird. Nie wiem, czy tej muzyce mnie słyszycie, ale tu właśnie zwróci uwagę na starą amerykańską motoryzację. Silnik w układzie V. Stary, naprawdę stary Thunderbird. Piękny, piękny samochód. Nie jest to samochód sportowy, ale pod względem wyposażenia, pod względem tego wyglądu, jak on wygląda, to ta amerykańska motoryzacja naprawdę może się podobać i przyciągać. Ciekawy jest też ten przód zaokrąglony, tutaj do przodu widać, że to auto ma już swoje lata ze sobą. W tle słychać, jak wyścigi 1/4 mili lecą. Tu mamy kolejnego Mustanga w wersji Cabrio, Audi TT, no i tutaj SRT.
On 6,4 litra. Pięknie wygląda. Muscle car. No i stare E36 BMW, E30. Kolejna korwetta. No i te klasyki naszej polskiej motoryzacji, które kiedyś bardzo często było widać. Czy Nissana Micra, czy Fiata Cinquecento w trochę przerobionych wersjach. Nawet poduszka, jak zwrócił uwagę, jest na kształt tego cinkusia, który tutaj stoi. Idziemy z drugiej strony. No i tutaj dalej tuningi, mocno obniżone, przypuszczam na zawieszeniu pneumatycznym Seat. To samo, jeżeli chodzi o BMW E46. No i tak można chodzić, o tych samochodach opowiadać. Volkswagen Scirocco, zwrócił uwagę, że jego zderzak dosłownie leży na ziemi. Najprawdopodobniej on będzie dźwigany pneumatycznie, ale takim obniżeniu, no to raczej by nawet z tego parkingu nie miał wyjechać. Wygląda to ciekawie. No i kolejne Dodge. To nami Focus. No i Chevrolet Camaro, niebieski, biały, jak zwróćcie uwagę na te zielone, niebieskie, białe, naprawdę fajnie to wygląda, pięknie te auta wyglądają. Maska wysoko dźwignięta, byliśmy przy tych autach najniższym samochodzie, który jeździ na 1,4 mili, to jego dach był na wysokości tutaj maski, jak zwróćcie uwagę. No i tył mocno dźwignięty, one nie mają jeździć, one nie mają być super trakcyjne, jak to ma miejsce przy przychodzie aut super, typu Corvetta, typu jakaś tam, nawet nie Corvetta, co Ferrari, typu właśnie między innymi BMW M-ki. Te auta mają warczeć, wrzeszczeć, mają jechać do przodu, mają się odpychać od siebie i mają pokazywać ten masyw. No i kolejne Mustangi. Ale dudniło, nie? Patrz, że ten ma głośników, Maciek. Ale ty wiesz, ile ma głośników? Jak widzicie, impreza nastawiona pod te wyścigi na 1,4 mili. Tutaj czas pokazują też, są wyświetlacze. Można też coś smacznego zjeść. Tutaj za mną są, jak widzicie, food trucki, budki, więc każdy sobie coś tu może przekąsić. Myśmy przed chwilą kawę mrożoną wypili. Kierujemy się jeszcze pooglądać kilka wyścigów i za chwilę będziemy stąd uciekać. I za chwilę zobaczymy pojedynek między Jaguarem a BMW. My gotowi, zawodnicy również i jadą. Diesla po prawej stronie. No a to, że prawy. Porsche kontra Dodge.
911 w Kijowie. Skyline kontra Honda. DT, jakie dobre wyjście z progu, tam chyba... I oczywiście C8 na torze lewym, szóstka na torze prawym, i dwie korwety na torze lewym. Tam jedno wam przedtem pokazywałem. Oczywiście my jeszcze będziemy wpuszczali i motocykle, i samochody. I podejrzewam, że to jest pana bankowiaka. Pytałem się właśnie o przelot samolotem, tym helikopterem znaczy, który tutaj był. To wychodzi, że trzy osoby mogą wsiąść do helikoptera i kasują 250 złotych od osoby. Jeżeli chodzi o wejście na płytę tego lotniska, to musiałem zapłacić 40 zł. Na szczęście mój młody miał za darmo, bo do 10 roku życia było za darmo. Jak widzicie, głównie oparte to było o wyścigi 1/4 mili. No i te samochody, które tutaj startowały. Helikopter rusza, więc pewnie mnie zagłusza. O, teraz będzie lepiej. Oparte to było 1/4 mili wyścigi. Te samochody, które tutaj startowały, było parę fajnych egzemplarzy, jak widzicie, parę fajnych wyścigów. Co do błędów, jeżeli chodzi o modele samochodów i roczniki, gdzieś tam oznaczenia, to wybaczcie mi, ale gdzieś tam, jeżeli chodzi o tematy takich właśnie super samochodów, no tak jak wspominałem, specjalistą nie jestem, starałem się, na ile znam się na autach, to gdzieś tam przedstawić to, jak taka impreza wygląda i pokazać wam, jakie samochody na takim imprezie można spotkać. Co do konkretnego modelu, załóżmy korwety, to tak jak mówię, jak dla mnie nie interesowałem się tak mocno tym, żeby gdzieś tam znać dokładne lata produkcji, roczników i tak dalej. No ale myślę, że impreza fajna. Troszkę wam nagrałem, trochę wam pokazałem. Zapraszam oczywiście do subskrypcji kanału, bo dzięki temu się mój kanał rozwija. Zapraszam do oglądania kolejnych odcinków, kolejnych właśnie moich nagrań, vlogów z takich właśnie wypraw. Pokazują pokazy Car Audio, mierzą kto ma głośniejsze nagłośnienie. Słuchajcie, mamy dwa modele Audi na starcie. 161.03 sygnale na odpowiedniej częstotliwości, dlatego pana... 2, 1. Do 61.34 na 30. No i wynik na Car Audio był ponad 160 dB, jeżeli chodzi o najgłośniejszy wynik, ale szyby dosłownie miały wyskoczyć z ram. Tyle na dzisiaj, w dzisiejszym odcinku. Mam nadzieję, że tak jak mówię, film wam się podobał. No i do zobaczenia w kolejnych moich programach. Cześć!